Pan Janusz Fidziukiewicz, radny Rady Miejskiej w Supraślu. Pan Mirosław Jelenkiewicz, pełnomocnik do spraw referendum i grupy inicjatywnej, przewodniczący grupy inicjatywnej. Pan Marcin Iwaniuk, zastępca burmistrza Supraśla i Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla. Proszę Państwa, to żeby może już nie przedłużać, poprosił nas pan Mirosław, pan pełnomocnik do spraw przeprowadzenia referendum, o spotkanie się tutaj razem z mediami, bo chcę zakomunikować jakby bardzo ważną informację dla całej naszej społeczności. Rada Miejska na ostatniej sesji podjęła uchwałę o przystąpieniu do referendum. Referendum zostało wyznaczone na dzień 2 czerwca. Gmina Supraś przygotowuje się do tego. Dostaliśmy też od pana wojewody pismo 26 marca tego roku, w którym to piśmie pan wojewoda pyta o dane geodezyjne, pyta o sprawy, o szacowanie wstępnych kosztów oraz wskazanie niezbędnych działań związanych z organizacją gminy, administracji gminy Grabówka, czyli wszystkie te rzeczy związane z utworzeniem gminy Grabówka. I też przekazaliśmy informacje dotyczące podliczenia, dotyczące kosztów referendum, bo toczyła się dyskusja, dlaczego referendum. Zarówno konsultacje, jak i referendum nie odbędzie się bezkosztowo. Muszą być jakieś koszta związane z organizacją albo referendum, albo konsultacji. Także te dane przekazaliśmy panu wojewodzie. Mamy informację, że pan wojewoda jeszcze nie wszczął postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Miejskiej, ale niektórzy radni, powołując się na jakieś informacje, do których my nie mamy dostępu, jakby dążą do tego, bo mówią o tym wprost, że ta uchwała po prostu ma jakieś wady prawne. Obawiamy się po prostu tego, że pan wojewoda może tą uchwałę zakwestionować w związku z kwestiami formalnymi. Ale o tym może powie pan pełnomocnik grupy, która zainicjowała referendum. Jakie ma znaczenie ta właśnie kwestia ewentualnego tego zakwestionowania, dlaczego referendum, dlaczego tak bardzo nam zależy, jak mało mamy czasu, żeby sprostać oczekiwaniom ministerstwa, żeby rzeczywiście społeczność lokalna mogła się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie, jak losy całej wspólnoty samorządowej. Panie Mirosławie, oddaję panu głos, pan poprosił o to spotkanie, to jest pana konferencja, także bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mirosław Jelenkiewicz, pełnomocnik inicjatora referendum w sprawie podziału gminy Supraś. Tak się to oficjalnie zgodnie z ustawą nazywa. Proszę Państwa, poprosiłem o to spotkanie. Wręczałem wczoraj panu burmistrzowi konkretny dokument. Mianowicie rzeczywiście na podstawie analizy zachowania się części radnych na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, kiedy głosowana była uchwała o referendum, przegłosowana została większością głosów 8 za, 4 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, podnosząc kwestię formalne, mianowicie, iż w komisji, która zliczała głosy, byli członkowie grupy inicjatywnej, czyli radni, którzy byli również w grupie inicjatywnej. Zwróciłem wtedy uwagę na hipokryzję tych radnych, mianowicie na poprzednim z kolei posiedzeniu Rady Miejskiej, kiedy zgłaszaliśmy wniosek o referendum i składaliśmy zebrane głosy, nie pojawił się żadna z tych osób, która jest za podziałem z 6 osób. W związku z tym nie można było wśród nich wybrać osób do zliczania głosów. I w tym momencie Rada Miejska popadłaby w konflikt z nami, z inicjatorem referendum, gdyż nie wypełniłaby swojego obowiązku. Tego typu kruczki prawne próbują stosować przeciwnicy pozostania gminy Supraś w jednym kawałku. W związku z tym, widząc, że metody nie są zbyt
uczciwe, eleganckie. Poinformowałem pana burmistrza wczoraj, że w ramach protestu ostrzegawczego, to jest pismo, które wczoraj płynęło, zawiadomiłem o zgromadzeniu, które odbędzie się 29 kwietnia, w poniedziałek, w godzinach 17-19, żeby za bardzo nie utrudniać życia, tylko zasygnalizować, że nie zgadzamy się na takie metody. Na rondzie Powstania Styczniowego w Zaściankach będziemy przechadzali się po przejściach tych od strony Białegostoku, tak aby mieszkańcy, którzy trafią na to, na ten problem, mogli ewentualnie zjechać, ominąć nas, pojechać bocznymi drogami, tylko po to, aby zakomunikować, że oczekujemy demokratycznych metod zachowania się w naszym województwie. Mamy nowego wojewodę. Pan wojewoda od samego początku głosi, że sprawa jest zakończona w momencie, gdy została rozpoczęta przez złożenie pisma przez Ministerstwo Administracji, Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, proszę Państwa, nie jest. Zebraliśmy 2200 głosów, z tego 1800 było ważnych. Mieszkańcy życzą sobie się wypowiedzieć, w związku z tym my wysyłamy sygnał do władz, żeby zachowywały się w sposób demokratyczny, że nic nie jest przesądzone, że my, mieszkańcy, mamy prawo głosu, że zachęcam pana wojewodę, żeby spojrzał do danych statystycznych. Nasza gmina ma 6. miejsce pod względem przychodu na mieszkańca w województwie wśród gmin. Białystok jest daleko, daleko za nami. Zajmujemy w Polsce 209. miejsce, a Białystok ma 500 któreś miejsce. Tu nie o miejsca chodzi. Gmina ma środki, gmina ma dynamikę, gmina ma bardzo zaangażowaną ekipę w Radzie Miejskiej, w urzędzie. Po 8 latach od momentu pierwszej próby podziału, nielegalnej również, ponieważ uznano, że referendum jest nieważne. Szkoda, że pan burmistrz wtedy nie podał sprawy do sądu, ale nic straconego. Jeszcze można to zrobić. Ale tu nie chodzi o sądy, proszę państwa. Tu chodzi o społeczną sprawiedliwość. My chcemy, aby na podstawie wyników referendum została podjęta uczciwa decyzja. Zwracam jeszcze raz uwagę, że w tej chwili ponowny podział rozpoczął się od wizyty kilkuosobowej grupki mieszkańców, nieuprawnionej przez nikogo, w urzędzie ministra administracji i spraw wewnętrznych i na podstawie tej wizyty podjęto decyzję o ponownym podziale gminy. Na to nie ma naszej zgody. Oczekujemy, że to referendum doprowadzi do wzmocnienia jedności gminy poprzez wspólne akcje, wspólne rozmowy o przyszłości. Proszę Państwa, trzeba rozmawiać. Nie należy nie przychodzić na posiedzenia Rady Miejskiej, gdy się jest radnym, tylko należy przychodzić, wyrażać swoje zdanie przeciwne lub wnosić propozycje rozwoju gminy i tam je dyskutować. Na tym polega demokracja. Nie na szukaniu kruczków prawnych, mafijnych, zachowań gangsterskich, które powodują zakłopotanie po prostu na ustach ludzi kulturalnych. Proszę Państwa, spotykamy się jeszcze raz 29 kwietnia, w poniedziałek, na rondzie Powstania Styczniowego, na wlocie do Zaścianek od strony Białegostoku, w godzinach 17-19, gdzie będzie odczytany protest wobec ministra spraw wewnętrznych, a także wobec wojewody, z prośbą o zmianę decyzji zachowania, a do wojewody z prośbą o równe traktowanie stron tego problemu. Wojewoda nie zgodził się na spotkanie z naszą grupą inicjatywną, za to spotykał się z grupą, która chce rozbić gminę. Wszyscy się chyba ze mną zgodzicie Państwo, że rozwód jest najgorszym i ostatnim możliwym wariantem, jaki można wykonać. Nie widzimy żadnych przyczyn ku temu. Oprócz tego, że ktoś chce niedemokratycznie przejąć władzę w gminie, bo w inny sposób mu się tego od lat nie udaje zrobić. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam na poniedziałek 29 kwietnia na rondo w Zaściankach. Jeszcze, proszę Państwa, dodam jedną istotną sprawę.
Dodam... poczekamy jeszcze. Dodam jeszcze istotną sprawę. Mianowicie do gminy Supraś wpłynęło pismo od pana ministra administracji 12 marca i do 12 czerwca mamy czas na podjęcie opinii, a opinia może być podjęta w formie albo konsultacji społecznych, albo wyższej randze, czyli poprzez referendum. My jako gmina chcemy przeprowadzić referendum. Społeczność lokalna, tu wielki ukłon panu Mirosławowi, też radnym i mieszkańcom z całej gminy, którzy zbierali podpisy, udało się naprawdę tych podpisów zebrać bardzo dużo. Rada Miejska w ostatnim dniu, kiedy mogła przyjąć uchwałę, tak żeby się wyrobić do 12 czerwca, czyli żeby w tym terminie zawitym odpowiedzieć ministrowi właśnie poprzez referendum, czyli w najbardziej demokratyczny i przejrzysty sposób. I w tym momencie, kiedy pan wojewoda tą uchwałę unieważni albo ją po prostu cofnie o jeden etap do tyłu, po prostu Rada Miejska i społeczność lokalna nie będzie mogła w tym terminie zawitym do 12 czerwca się wypowiedzieć. Czyli pozostają tylko i wyłącznie konsultacje. Oczywiście pewnie gmina podejmie też konsultacje, jeżeli będzie taka wola pana wojewody, ale ja z tej strony apeluję do pana wojewody. Jeżeli pan wojewoda ma rzeczywiście jakieś obiekcje, to niech sprawdzi, czy rzeczywiście są te podpisy, czy są czytelne nazwiska, podpisy, dane, do których też ma dostęp pan wojewoda. Natomiast ja uważam, że branie pod uwagę ewentualnych, nieistotnych tak naprawdę kwestii pod uwagę, aby tylko zakwestionować samą ideę referendum, uważam, że to będzie działaniem szkodliwym ze względów społecznych, ponieważ to mieszkańcy, to obywatele naszej gminy chcą tego referendum. I z racji na tą sankcję demokratyczną zwracam się do pana wojewody z prośbą, aby pan wojewoda umożliwił mieszkańcom wypowiedzenie się w tak ważnej sprawie w formie referendum. I jeszcze winien jestem państwu pewną informację. Dlaczego grupa inicjatywna boi się referendum? Otóż wiadomo, że większość, grupa związana z dążeniem do separacji gminy. Ta grupa już nie istnieje, ta grupa straciła swoją rangę w momencie, kiedy się to referendum zakończyło. Tak, ale są radni, są mieszkańcy, którzy jakby prą do jednego, do podziału, czyli zwolennicy podziału. Dlaczego tej grupie tak bardzo przeszkadza referendum? Otóż pokazały to też ostatnie wybory. Wygrałem te wybory, mając przewagę nad swoim kontrkandydatem. Ja dostałem 55% poparcia. Mój kontrkandydat, który jest twarzą podziału, pan Sakowski, otrzymał 45%. I kiedybyśmy się cofnęli do wyborów w 2018, kiedy też inna działaczka podziału, pani Todorczuk, Katarzyna, ona też dostała wtedy niemal identyczną jakby sumę głosów, czyli 45 do 55 na moją korzyść. Jakbyśmy się jeszcze cofnęli, jeszcze do wyborów jeszcze wcześniejszych, to będziemy mieli podobne procenty. A więc grupa inicjatywna boi się tego, że mieszkańcy, którzy się wypowiedzą w formie referendum, będą mieli przewagę około 10%, ci, którzy są za jednością gminy, w kontrze do tych, którzy są za podziałem gminy. Także tylko pytanie retoryczne. Czy to już jest wszystko postanowione? Czy głos mieszkańców się nie liczy? Czy w tak ważnych sprawach jak dzielenie gminy to powinny zapadać decyzje na salonach warszawskich, czy powinny raczej zapadać lokalnie? Jeszcze raz powtórzę, brak możliwości konsyliacyjnych,
brak możliwości dogadywania się z innymi partnerami samorządowymi może się bardzo szybko przenieść na nowy grunt gminy Grabówka. Tylko oby to nie było takim łabędzim śpiewem przyszłości i proroctwem, które się ziści. Bo tak naprawdę cechy ludzkie nie mijają. Człowiek, który się przenosi do innego miasta, czy tworzy nową organizację, przenosi też ze sobą swoje własne cechy indywidualne. Także brak umiejętności koncyliacyjnych nie powinien powodować to, że gmina Supraśl ma ulec podziałowi. Raczej należy apelować, ja bym to prosił też rząd o to, aby apelował o to, żeby wręcz gminy łączyły się w większe jednostki, aby rzeczywiście brano pod uwagę przede wszystkim kwestie ekonomiczne, bo gmina to jest tak jak przedsiębiorstwo, które ma swoje dochody, które ma swoje wydatki i od tego powinno się rozpocząć cały proces decyzyjny, a nie po prostu od kwestii tylko i wyłącznie politycznych. Politykę należy tak naprawdę zostawić z boku. Gmina to jest organizm społeczno-ekonomiczny i od tych kwestii powinno się zaczynać wszelką dyskusję. A podstawowym przesłaniem do prowadzenia tej dyskusji i rozpoczynania kierunkowych działań uważam, że powinno to być wyrażone wszystko poprzez mieszkańców w formie referendum. Co mieszkańcy tak naprawdę chcą. Także apeluję jeszcze raz do pana wojewody za moim przedmówcą, panem doktorem Mirosławem Zielenkiewiczem, aby pan wojewoda umożliwił przeprowadzenie dla naszej całej społeczności referendum, gdzie rozstrzygną się losy naszej gminy. Panie burmistrzu, jeszcze dodam tylko, bo tutaj trochę być może niejasno to brzmiewa. Proszę państwa, my będziemy protestowali, prosząc albo domagając się przede wszystkim uzasadnienia, dlaczego mamy podzielić gminę Supraśl. Burmistrz dostał pismo, z którego wynika, że ministerstwo przystąpiło do takiego pomysłu, bez żadnego uzasadnienia. Państwo sobie wyobrażacie coś podobnego? Następnie pierw burmistrz się o tym dowiedział z mediów. Następnie po dwóch tygodniach przyszło pismo. My wcześniej zdążyliśmy ogłosić, że żądamy referendum w tej sprawie. Następnie burmistrz dostał pismo od wojewody, z którego wynika, że oczekuje na wskazanie przesłanek do podziału od burmistrza. Wojewoda oczekuje wskazanie przesłanek do podziału gminy. No po prostu nie można powiedzieć, o co tu chodzi. Ktoś chce podzielić gminę i nie wie dlaczego. Tak to wygląda z punktu widzenia mieszkańca gminy. Proszę wczytać się w te dokumenty, są zdumiewające. Polecam państwu tę lekturę i zapraszam jeszcze raz na spotkanie w poniedziałek 29 kwietnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.